W nocy z niedzieli na poniedziałek mieszkańcy domu przy ulicy Średniej w Chorzowie najpierw poczuli silny wstrząs, a potem zobaczyli uszkodzenia na ścianach w jednym z mieszkań. Kierujący działaniem ratowniczym po przyjeździe na miejsce zdarzenia stwierdził odspojenie stropu i pęknięcie ścian na ostatniej kondygnacji budynku. Z budynku niezwłocznie ewakuowano 16 osób, które znalazły schronienie u swoich bliskich. Dzisiejsze oględziny budynku nie dały jasnych odpowiedzi odnośnie przyczyn powstałych uszkodzeń. Wiadomo jednak, że mieszkańcy szybko do swoich domów nie wrócą. Na razie cały budynek jest wyłączony, jeżeli chodzi o zamieszkanie. Prawdopodobnie może być tak, że połowa budynku zostanie dopuszczona, druga połowa będzie w gestii remontu zarządcy i wykonania takiego zakresu remontu, żeby to było bezpieczne. Budynek przy ulicy średniej w Chorzowie należy do prywatnego właściciela. Mieszkańcy domu, w którym odspoił się strop, mogą zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Chorzowie po pomoc. Jak jednak zaznaczają urzędnicy, nie wszyscy będą mogli liczyć na ewentualne mieszkanie zastępcze.